Ten odcinek to nie podcast. Czasami się pojawiają tutaj jakieś napisy sprostowujące to, co powiedziałem, czy to powiedziałem źle, czy to czegoś nie dopowiedziałem. A poza tym ten odcinek przedstawia też wiele różnych rzeczy. Do zobaczenia. Cześć, witam Was w Kruszynianach, koło meczetu. Jednego, możliwe, że najstarszego meczetu w Polsce. Nie pamiętam dokładnie, na pewno jednego ze starszych. Jest to, jak widać, bardzo turystyczne miejsce, szczególnie w takiej porze. Dużo ludzi jest pod meczetem i dzisiaj właśnie troszkę te Kruszyniany pozwiedzam. Tutaj jest meczet, a pod meczetem koło parkingu jest taki obelisk postawiony w trzystolecie osiedlenia przez Jana III Sobieskiego Tatarów w Kruszynianach, Nietupie i Łużanach w 79 roku. Tutaj jest ulica w Kruszynianach. Na prawo się jedzie do Krynek. Takie miejscowości. Tutaj domek, ojcowizna. Nowy Jork, Tokio. Jak się w drugą stronę spojrzy, to jest duża, znana, trochę tak myślę, restauracja tatarska jurta. Są stanowiska, jest piec. Jedzenie tam można sobie zjeść. Tam stoi pani właścicielka. Pani Jennetta. I tak to w kolejce wygląda. A oto kutłama i herbatka. Kutłama to są takie rulony z makaronu. Jest tutaj też mięso z indyka i jest taki... Napisane jest, że to jest sos z pomidorów i papryki. Ale to wygląda bardziej jak takie... taka papka. I są tutaj też kiełki. Oto ten niby sosik. Widać tutaj, jak to wygląda. Nie jest to takie płynne. Były takie poszatkowane właśnie warzywka w takiej konsystencji, no takiej już trochę zlepionej. O, tak to wygląda. Jest herbata tatarska jurta z miętą, taka aromatyczna. Jedzonko bardzo smaczne, jeszcze oczywiście dojem. A herbata też dobra, ale na razie jej za bardzo nie tykałem. Tylko łyżeczkami trochę, bo jest gorąca. Danie już trochę wystygła. Kutłama polecam, smaczna. I możliwe, że jeszcze coś będę jadł. A oto jest czeburek z kapustą, śliwkami i miodem. Taki na słodko. Tutaj jest jakaś sałateczka i sos. Nie wiem dokładnie, co to za sos. Może czosnkowy. I czas przekroić to. A to już przekrojony czeburek. Posmakuję najpierw troszeczkę sosik. No, jest smaczny. Taki czosnkowy. O, tutaj jakieś warzywka. No i zobaczmy czeburka samego w sobie. Sam farsz. Zobaczmy. Ojojoj. Wyjąć tego trzeba. Tak wygląda. Farsz tak wygląda. Trzeba podmuchać. Dobra, podobne do jakby to były z kapustą i grzybami, tylko że na słodko. Czeburek zjedzony. Mi smakował. Z tym sosem czosnkowym też tak ciekawie. Smacznie. Jedzonko bardzo dobre. Herbata wciąż jest niewypita, ale jest bardzo dobra. Mi też smakuje. Dookoła tego stolika to w ogóle wygląda tak. Tutaj są zdjęcia z archiwów osobistych tutaj Tatarów. Bo to podobno w ogóle nie jest ta właściwa restauracja, tylko to jest jakiś tam ośrodek kultury. Bo
ta oryginalna jurta, ten budynek się spalił. Był pożar i tymczasowo najwyraźniej tutaj podają. Są księżyce. Tak to wygląda. A tutaj jest ten piec. O, tutaj jest napisane. To jest budynek muzułmańskiej gminy wyznaniowej w Kruszynianach. Stąd właśnie te księżyce, półksiężyce. No bo gdyby to było właśnie jakieś centrum kultury, ogólnie Kruszynian, to by było trochę dziwne, ponieważ przecież Kruszyniany to nie jest tylko islam. Są tu też katolicy i prawosławni. Jest tu cerkiew, jest tu na pewno kościół, jakiś kościółek katolicki. Koło Kruszynian ciągnie się 6-kilometrowy szlak ekumeniczny, więc to jest takie wielowyznaniowe. Wielowyznaniowa wieś. To nie jest, że to tylko muzułmanie tutaj mieszkają. Tutaj są opowieści o Kruszynianach. Można sobie zatrzymać film, poczytać. Idziemy w kierunku meczetu, a pójdziemy, myślę, na cmentarz, może do meczetu też. Chociaż mój ubiór do takiego meczetu na wschodzie byłby niestosowny, bo mam krótkie spodenki, ale jednak tutaj nie jest tak ortodoksyjnie. Kobiety mogą chodzić bez hijabów, tak jak i na przykład w zachodniej Turcji, więc może by wpuścili mnie tak ubranego, jak jestem. Tutaj jest kamienny murek i wejście. Do meczetu jest kolejka, bo to nie ma tak, że sobie wszyscy wejdą. Tako. Są minarety, jeśli się nie mylę. Obok pan podobny był do Billa Gatesa. A więc oto wejście do meczetu. Do meczetu nie wstąpiłem, jednak czeka jeszcze na zobaczenie cmentarz muzułmański, z takich, że tak powiem, egzotycznych dla przeciętnego Polaka rzeczy, bo jeszcze jest cerkiew, to już mniej egzotyczna, chociaż dla mnie, jako osoby z Pomorza, wciąż jest to coś ciekawego i tam właśnie się idzie. A więc idziemy do meczetu. Do jakiego meczetu? No cmentarz. Zaczęło troszkę kropić, ale że ten cmentarz jest w lesie, to tych kropel spadnie mi na głowę mniej. Się idzie prosto. Muzułmanie, tak jak tamta tablica pamiątkowa przekazuje, zostali właśnie sprowadzeni około tam 340 lat temu. To nie są ci Tatarzy, znaczy to nie są, oni tutaj nie siedzą od, załóżmy, 800 lat od najazdów tatarskich, tak naprawdę mongolskich. Jest cmentarz muzułmański w Kruszynianach. Półksiężyc. Proszę zamykać bramkę. A była otwarta. Była otwarta, a więc zamknę ją.
I tutaj są groby. Nie ma tutaj aż takiej harmonii, jak na takich cmentarzach. Felicja Jamowlewna chyba. Dam transkrypcję, jeżeli się z tego rozczytam na kamerze, bo teraz tak nie będę wyczytywał z tego kamienia niewyraźnych napisów cyrylicy. Są tutaj inne. Ten cmentarzek jeszcze ma swoją lewą stronę, ale poszedłem w prawą najpierw. O, tutaj są po polsku już napisy. Tutaj też, ale taki niewyraźny. Pójdę do tych wyraźniejszych. To z Bogiem spoczywa świętej pamięci Estela chyba, Korycka. Żyła lat 86 chyba. Rok 1860, marca 24. Tylko tego roku została, no chyba pochowana, bo a może dopiero urodziła się. Nie wiem, no chyba umarła. Tutaj, tu z Bogiem spoczywa Zofia z Baranowskich. Murzyczowa. Żyła lat 25. Zeszła z tego świata 25 listopada 1855 roku. Więc jak widać, to są stare, bardzo stare nagrobki. Tutaj jest po rosyjsku, tak myślę, wo imię Boga i Magometa Iwan Abramowicz Murzin. Możliwe, że transkrypcja polskiego Murzyn. Tak, Murzyn. Sztabskapitan artylerii. Zmarł 4 stycznia 1891 roku. Więc są tutaj po polsku, po rosyjsku. Są też tutaj napisy po arabsku. Tu zwłoki złożone świętego Aleksandra Jebiedzia. Lebiedzia Majora, żył lat 52. Te daty na końcu nagrobków to są daty śmierci, z tego co widzę. I te w kierunku nowszych grobów, oj, tak troszkę nie na tym. Jak to się nazywa? Nie na ścieżce. Tu są młode, w znaczeniu nowsze o wiele groby. Sprzed kilku lat nawet. Tutaj już starsze, ale też nowsze. Nowsze od tamtych, bo tamto to są naprawdę zabytki. O, tutaj jest nawet pan Ali Półtorzycki, w zeszłym roku zmarły. Tutaj rodzina Półtorzyckich. Tutaj są właśnie muzułmańskie groby. Tutaj idzie jeszcze kolejna odnoga, kolejna alejka. Zobaczmy te groby. To są groby państwa Aleksandrowiczów. O, pani Aleksandrowicz jeszcze żyje, ale już ma swój nagrobek koło, wydaje mi się, męża. Tutaj wiadomo, zróżnicowania nazwisk nie ma dużego, bo wieś jest mała. W 2006 roku mieszkało w niej około 130 osób, więc tutaj jest kilkanaście rodzin, tak, a nie wszyscy tutaj to są też muzułmanie. Tutaj grób taki obrośnięty, nadgryziony zębem czasu. Można by było go nadepnąć, jakby się go nie zauważyło.
tutaj pani Tenzila Sucharzewska. Tutaj taki skromny grób pani E. A nie, tutaj od drugiej strony jest mniej skromnie. Abjadu arabskiego nie znam, więc ja nie przeczytam, co tutaj jest napisane. Ale może gdzie niegdzie dałbym transkrypcję, czy też tłumaczenie. Tłumaczenie myślę, że jest bardziej przydatne tutaj, jako że to są napisy, myślę, że na pewno po arabsku. Myślę, że to nie są napisy po polsku w Abjadzie arabskim. Chociaż ciekawostka, że w tych regionach właśnie Tatarzy używali Abjadu arabskiego do zapisywania języka białoruskiego. Podobno też polskiego trochę. Kilkaset lat temu. Tutaj pani Margarita Stekałowa. Tutaj pan Mirosław Szumski. Oczywiście tym ludziom należy się szacunek. Tutaj też groby w cyrylicy. No. Aslani Joi Madina. Coś w tym stylu. Bo to też takie trochę niewyraźne. O, tutaj są nowe. O, ciekawe. Nowe groby w cyrylicy. Tamte też dość nowe, bo już z XXI wieku. Szachbijewa Aminat. Aslani Joi. To Joi to chyba jest po prostu rok. Czytam, że zmarła. Jak tak patrzę, to widać, to nie są rodzime nazwiska. Tutaj jeszcze jest Ukraina, taki przedstawiony obrazek Ukrainy. Myślę, że tutaj są też pochowani po prostu muzułmanie, nie Skruszynian. Hizary. Joi. Subar. Tak, tutaj są. To są małe dzieci, to myślę, że to jest data i urodzin, i śmierci tam przy Alicji Makiewicz. Jakub Jakubowski. Są ci ludzie, oczywiście noszą i polskie imiona, ale nie brak tu też imion muzułmańskich, takich nierodzimych. O, tutaj pani Almira Talkowska żyła lat 78, a tu inna Almira Talkowska żyła 40 lat. Tutaj. O. Tutaj jest pan imam tej parafii kruszyniańskiej. Tutaj pani Maria Kozakiewicz. Ten cmentarz nie jest mały. Ten cmentarz ma dość dużo grobów, dość dużo ludzi. Tutaj rezerwacja. Ktoś sobie zarezerwował miejsce na grób. Chociaż tutaj, jak widać, jeszcze jest sporo miejsca. Ale ktoś sobie tak, wiecie, między grobami. Tutaj państwo Miśkiewiczowie. Co do tego nazwiska Miśkiewicz, to tak ma na nazwisko. Myślę, że to jest rodzina na pewno muftiego, czyli takiego.
Związku Wyznaniowego Muzułmanów. Tych związków jest kilka w Polsce. Ten jest jednym z mniejszych, ale to właśnie ten związek jest w posiadaniu tej parafii, tego cmentarza. Jest napis w cyrylicy, ładnym takim pismem pisanym, jakby szkolnym takim znaczeniu, niedrukowanym, ładnie wykaligrafowane w kamieniu, co jest taką sztuką, myślę. Tutaj jestem, zmierzam w tym kierunku teraz po mojej prawej, ale jak wchodziłem, to po mojej lewej to było. Są takie groby w cyrylicy. W cyrylicy tutaj też mogę transkrypcję, tłumaczenie dać. No i już się kieruję ku wyjściu. To już koniec materiału z kruszenia. No i było to trochę nagłe, jednak no, odcinek swoje już trwał ponad 22 minuty, a poza tym to nie było tak, że ja go tak, że tak powiem, uciąłem, bo już nie chciałem zrobić dłuższego odcinka. Po prostu po zwiedzaniu cmentarza pojechaliśmy już z tej wsi. Ale to dopiero początek serii. Następny odcinek już widzicie część, kawałeczek, taki zwiastun niby. A więc co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdrawiam. Cześć.